Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku poświęconym naszej hodowli karaczanów. Zapraszamy na oglądanie naszych wspólnych porządków. Wielkie porządki, co? Czyściutko mają? Tak. A czy faktycznie mają czyściutko, to sami się przekonajcie. Do dzieła, lecimy. Dzieciaki, co teraz tutaj mamy? Karaczany, tak? Sprzątaliśmy tutaj? Tak. I co, wymieniliśmy im całe tutaj wszystko, tak, co miały w środku, całe opakowania, a teraz zrobimy tutaj tak. Co to robimy? Koparka. Ale macie zabawę. Koparka, tak? Koparka do karaczanów. Ojej, ile ci tutaj chodzi tych. Peeling, tak? Peeling? Peeling tutaj robimy. No, Natalka też sobie tutaj wypuściła, Olenka też, dobra. Jeszcze tak. To zrobimy jeszcze jedną koparę. O, dobra, ja też zrobię koparę. O, patrzcie, ile ja nagarnąłem. Worety. Pod zegarek mi wchodzą. Patrzcie, jest dziszok, jest odporny nawet na karaczany, widzicie? O, dobra. Teraz mam pytanie, czy wasze dzieci też tak potrafią? No, dobra. Koparę, kto jeszcze chce zrobić koparę? Natalka? Oleńka zrobiła koparę. O rety. Oczywiście one są już teraz czyściutkie, przesiane, nie ma tam żadnych niedobrych rzeczy. Jak? A no gilgotają. To jest rój. Pytanie, czy ktoś chce sobie je policzyć, to może zrobię, o wiecie co? Zrobię takie ujęcie z góry i policzcie i mi napiszcie w komentarzach, ile jest tych karaczanów tutaj, dobra? A ja teraz będę przecinał takie nowe wytłoczki do jajek. O właśnie, takie świeżutkie, czyściutkie i będzie tutaj nowy, czysty domek. Dosypiemy im jeszcze karmę dla rybek. Tylko gdzie my mamy tą karmę? Nie chcę tu robić jakiejś strasznej reklamy, ale powiem Wam, że ja stosuję tutaj taką karmę. Oczywiście to jest taka tuba duża chyba na 1000 ml. I to jest białkowy, wysokobiałkowy. Dzięki temu one się nie zjadają, tak? No i tyle. I zauważcie jeszcze jedno. Pozbyliśmy się tutaj tych czarnych wołków. Przebieraliśmy to z tureczkami bardzo długo. Tak. Na dwie pensety i moją rękę. I żeśmy się to poprzebierali wszystko. I co? I nie mamy już teraz tych czarnych takich wołków śmiesznych. Tych takich wąskich, małych gąsieniczek. Mam nadzieję, że teraz będziemy mieli czystą kolonię. No to co? Wyłączamy się. I zaraz wracamy z pudełeczkami. Przechodzimy do remontu tutaj. Zaraz rzucimy nowe wytłoczki. Mamy już tutaj wytłoczki i pierwsi lokatorzy zaczynają sobie tutaj pomału wchodzić. Oczywiście bardzo pomału, ale zaraz się tu na pewno fajnie zadomowią. No to co? Teraz pierwszą partię pyszności. Natalka, wsypiesz tu do góry? Tak, na górę, niech on tutaj powychodzą. Oleńka zaraz drugą partię też sypnie tej karmy, jak będzie chciała, tak? Chcesz karmę sypnąć trochę dla rybek? To będziecie miały wspólny udział swój. No. Teraz Olusia tutaj sypie, tak? O, pięknie, że sypnęła. Tylko nie poza pojemnik. Za pojemnikiem nie ma karaczanów, tylko w środku. Nadmieniam, że rybek też nie mamy, więc wszystko, co będzie zjedzone, to tutaj. Nie wrzucamy, bo jeszcze troszkę zostawimy, a jeszcze możemy odrobinę tutaj, ale troszkę zostawimy jeszcze, bo będzie dla karaczanów. A, Madagaskary zjadły, tutaj są argentyńskie, a mamy jeszcze turaski i one też będą jadły. Dobra, to teraz jeszcze na dół tam sobie położymy jabłuszko, tak? Drugie, jeszcze więcej? To możemy dać więcej. Pewnie. Albo wiecie co, może damy tu do góry, bo będzie to łatwiej posprzątać później, jak coś zostanie, ale wątpię, że zostanie.
Są tam jeszcze? Dobra, dwa ostatnie, okej. No to dobra. No to co? Jabłuszka są, posprzątane jest. Karaczany najważniejsze też są. O, jeszcze rzut oka z tej strony. Myślę, że jest git, co? Będzie im tu dobrze? Tak. Jak dziewuchy posprzątały ze mną, to musi być dobrze, nie? Tak. To co? Pozdrawiamy karaczany? Tak. Żeby ładnie rosły. No. No to na razie, ziomale. Syczą te. Chcecie chwilę posyczeć tymi drugimi? Tak. Dobra, to się zaraz przepniemy na drugie. Madagaskary, dzieci będą syczeć. Zbliżmy się na chwilę tutaj na statko naszych Madagaskarów. O, co chciały sobie posyczeć, co? No ale czemu to nie? Nie chcą syczeć? Ojej. Ale patrzcie, jakie to są wycórki. Kurczacze. Duże są. Patrzcie. A tu jest taki inny, inne kolorki ma. O, syknął. Nie chcę. Ale to już tak nie przyciskajcie mocno. Może jakiś inny syknie. O, ten na ściance, co tam jest jeszcze. Nie bójcie się, bo one nie gryzą. One tylko tak kują tymi nóżkami, tymi ostrymi jak... O! Syczą? Przybliżę to bliżej do tego. Może się nagra, jak coś syczy. O! Ale macie zabawę, widzisz? Ja muszę przecież... Niektóre dziewczyny się bawią lalkami, a wy się bawicie karaczanami. No nie, lalki też macie i klocki, ale, ale to też fajne. Takie inne. Dobra, wystarczy może, co? No, bo jak nie chcą słyszeć, to nie. Dobra. Jeszcze zbliżenie na te tu ścieżki. Fajne. Dobra. Myślę, że tyle starczy. Jeszcze taki rzut z góry. I będzie ok. A. Cześć. Do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku. Hej!